partnerem programu TKN Studio jest sala bankietowa u Motyla. Końskie, ulica Fabryczna 9C. Telefon 502 664 860. TKN Studio, witamy serdecznie Państwa. Dzisiaj jest z nami Agata Binkowska, członkini Zarządu Województwa. Dzień dobry Pani. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Pani Marszałek, wracając 3 lata wstecz, jak to się stało, że Pani w tym Zarządzie Województwa w ogóle się znalazła? To było spodziewane przez Panią? Wie Pan co, no nie było to spodziewane. To było dla mnie bardzo miłe zaskoczenie. Po 20 latach pracy w samorządzie otrzymałam propozycję współpracy w Zarządzie Województwa Świętokrzyskiego. Oczywiście z wielką przyjemnością ją przyjęłam. Tym bardziej, że byłam wtedy w czasie po wyborach, bez powodzenia wobec mojej osoby one przebiegały. W związku z tym ta praca i zmiana, mówiąc kolokwialnie, klimatu i środowiska była mi bardzo potrzebna zarówno do mojego jakiegoś zdrowia zawodowego, jak też zdrowia osobistego. Mhm. Bycie członkiem Zarządu Województwa w takim czasie, gdy te pieniądze unijne już niemal się kończą, tak? Już ostatnie transze spływają. Tak. Do naszego kraju, to chyba bardzo odpowiedzialne zadanie, dzielenie ich. Tak, bardzo odpowiedzialne zadanie, tym bardziej, że no perspektywa ta obecna zgoła różni się od poprzedniej. W poprzedniej perspektywie finansowej łatwość i dostępność tych środków była o wiele lepsza, ale też szeroki wachlarz wykorzystania ich był odmienny od tego, który jest teraz. Teraz no, Unia Europejska, jak również w poprzedniej perspektywie, tak, pieniądze bardzo mocno, mówiąc kolokwialnie, znakuje. One są w określonych kopertach, nie można z nimi, że tak powiem, no, robić jakichś większych ruchów i przesunięć. One są dedykowane do poszczególnych działań i w tych działaniach mają się znaleźć. Tak jest. Jakaś taka jedna najtrudniejsza decyzja, komu te pieniądze przyznać, a komu nie? Coś przychodzi Pani do głowy? Wie Pan co, generalnie racjonalność wykorzystania tych środków finansowych w regionie świętokrzyskim jest taka w mojej ocenie na piątkę. To wyczucie równomierności dedykowania tych środków również. No skończył się czas na to, kiedy środki finansowe mogły być przeznaczane na wszelkiego rodzaju słynne zarówno wśród ludzi, jak i w mediach domy weselne. Już takich środków absolutnie w tej perspektywie nie ma. Więcej środków pojawiło się na kulturę, aczkolwiek niezbyt wiele, ale cieszy mnie bardzo, że no, przedsiębiorcy mają duże pole do popisu. Bo zarówno duże środki finansowe w kwotach 10 milionów złotych, jak też te mniejsze do 800 tysięcy są dostępne, czyli jedne jakby w obszarze de minimis, drugie natomiast na takie większe przedsięwzięcia jak najbardziej dedykowane dla przedsiębiorców z różną kieszenią i z tych bardziej zamożnych i tych średnio zamożnych. Przedsiębiorcy z powiatu koneckiego sięgają po nie chętnie? Przedsiębiorcy z powiatu koneckiego jak najbardziej sięgają. Znakomity wniosek Odlewni, która utkwiła mi w pamięci z powiatu koneckiego, Fansult. Ona jest chyba w Młynku Nieświńskim zlokalizowana. Tam panowie faktycznie nowoczesne technologie, innowacyjność produkcji żeliwa, nie tylko szarego, jak najbardziej znalazła swoje odbicie w tym projekcie i w tym wniosku i z powodzeniem wniosek został zrealizowany. Pani Marszałek, też duże pieniądze na edukację. Tutaj takim najgłośniejszym projektem jest ta słynna budowa przedszkola w Radoszycach, tak, ale nie tylko w powiecie koneckim. Tak, bardzo duże pieniądze na infrastrukturę służącą edukacji, zarówno na budowę przedszkoli, jak również wyposażenie. I Radoszyce są tu dobrym przykładem, ponieważ no, chronicznie cierpieliśmy na brak przedszkola w miejscowości Radoszyce, a jesteśmy w przededniu. U mnie w domu, tak. Jesteśmy w przededniu tej wielkiej chwili, kiedy Radoszyce mają stać się z powrotem miastem. W związku z tym przedszkole jakby jest niezbędną infrastrukturą do tego, żeby one funkcjonowały jak należy. Dla rodziców i dzieciaczków również to samo dobro, ponieważ no, są dzisiaj zmuszeni do tego, żeby do grodziska te dzieciaczki przemieszczać transportem własnym, wydaje mi się, bo chyba są za małe na to, żeby je wozić środkami publicznymi. Ale jeszcze jedno przedszkole, bardzo ładny projekt, już się finalizuje w Smykowie. To również dość duży obiekt,
wydaje mi się, że to są takie najbardziej, trafione środki. Mhm. I poza tym, że te przedszkola się budują, to też duże pieniądze rozdaliście na ich utrzymanie, na ich doposażenie, prawda, w innym projekcie. Tak, duże, pieniądze na doposażenie. Ponawiam Radoszyce, bo tam faktycznie no, w tym obszarze było dość biednie, jeśli to tak można nazwać, ale i Fałków jak najbardziej skorzystał z tych środków z powodzeniem. Także no, jakby no, racjonalność wykorzystywania tych środków właśnie z działania edukacyjnego jest w moim przekonaniu prawidłowa, tym bardziej, że no, w poprzedniej perspektywie troszeczkę cierpieliśmy z tego powodu, jako powiat. Generalnie te pieniądze wyasygnowane tutaj właśnie, w obszar powiatu koneckiego, do powiatu koneckiego są dość duże, bo to jest ponad 118 milionów złotych łącznie, moment, tak, na ten moment. Bardzo dużo. I znowu bardzo tutaj dużo. Możemy wymienić Radoszyce, tak? które czerpią. No tak, no wymieniamy, wie pan, Radoszyce, raz, że to jest mój taki matecznik, a dwa, że faktycznie no nie zależy to tylko od zarządu województwa, bo przede wszystkim zależy to od tego, żeby projekty, które są składane do Regionalnego Programu Operacyjnego były trafione przede wszystkim i po drugie zrobione perfekcyjnie, wykonane perfekcyjnie. To jest podstawa do tego, żeby no, o te środki, mówiąc kolokwialnie, się nie bić, tylko żeby była możliwość dostępności tych środków. Przede wszystkim profesjonalizm zawodowy, bardzo ważny, żeby startować po takie duże pieniądze. Przygotowanie, dokumentacja, to też wszystko musiało spełniać odpowiednie wymagania, żeby faktycznie panel ekspercki, który, tu ciekawostka, jest powoływany z zewnątrz, nie są to eksperci, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, tylko... Czyli to nie jest tak, że sam zarząd decyduje, podejmuje decyzję. Absolutnie, to w ogóle nie jest tak. To w ogóle nie jest tak. Jest to tak, że projekt trafia do panelu eksperckiego, eksperci go oceniają pod różnorakim kątem i dopiero wtedy, kiedy jakby spełnia wymagania formalne, to on wtedy właśnie trafia do zarządu województwa, ale z informacją. Czyli to nie jest tak, że zarząd województwa decyduje, że temu damy, temu nie damy, ten mi się bardziej podoba, ten mniej. Wnioski są bardzo rygorystycznie oceniane i muszą spełniać wszystkie wymagania, żeby wejść do gry. Same ciepłe słowa w kierunku wójta Michała Pękali i jego ekipy. A coś mogli zrobić lepiej? Wie pan co, no generalnie ja jestem pracoholikiem i bardzo cieszy mnie profesjonalizm. I niezależnie od tego, jakie to jest ugrupowanie polityczne, jakie ktoś ma poglądy, jeśli dobrze, służebnie, z zaangażowaniem, organicznie pracuje dla społeczeństwa, bo takie jest zadanie jakby urzędnika administracji samorządowej. Ja to tak postrzegam, takie jest zadanie samorządowca. Ma pracować, powinien pracować na rzecz lokalnej społeczności, powinien się wykazywać dobrą pracą, profesjonalną pracą, powinien pełnić rolę służebną, ale też taką zarządczą w tym, co zarządza. Z głową, z logiką, z taką organiczną, dobrą pracą, wtedy w każdym miejscu i w każdym czasie taka praca się obroni. W moim przekonaniu. I pan wójt jak najbardziej zaangażował się w pracę samorządową, doświadczenie jakieś tam posiadał, tak? I ucelował w te przedsięwzięcia, które go najbardziej interesowały. Program i działania oferowane przez Regionalny Program Operacyjny były wobec tego przyjazne i w konsekwencji wspólna praca doprowadziła do takich efektów. Pani marszałek, pani również jako mieszkaniec gminy Radoszyce pewnie czekała na drogę 728. Na 28, tak. Ciężko było ten projekt wywalczyć, bo tam chyba się dużo działo wokół. Bardzo dużo się działo, ponieważ tych inwestycji drogowych jest najwięcej i największy z nimi jest problem, ponieważ każdy wójt, burmistrz, prezydent, starosta, tak, chciałby na swoim terenie, żeby faktycznie no, te drogi błyszczały, mówiąc w cudzysłowie. I ja się wcale nie dziwię, bo przysłowie stare mówi, że jak cię widzą, tak cię piszą, więc zawsze zabiegałam o to, żeby miejscowość czy wieś, wszystko jedno, mniejsza czy większa, wyglądała należycie, a wtedy wygląda należycie, kiedy ma dobre drogi przede wszystkim, tak, bo to jest takie namacalne i widoczne. Tak? Więc 728 droga, która
była po prostu no, kulą u nogi wszystkich chyba, zarówno pani wójt Marcisz, która bardzo mocno też o tą drogę walczyła, jak i pana wójta Pękali, bo to przecież sąsiedzi. No i ja byłam bardzo mocno też zaangażowana i zainteresowana tym projektem, bo tam mieszkam od urodzenia, nie zamierzam się stamtąd wyprowadzać, więc też zależało mi na tym, żeby moi współmieszkańcy no, tak mieli jakąś wymierną korzyść z tej naszej samorządowej pracy. Jak najbardziej walczyliśmy o tę drogę. Do ostatniej chwili. Do ostatniej chwili. Udało się z sukcesem. Dzisiaj mogę tylko podziękować zarządowi, bo tak naprawdę no, drogi rządzą się troszeczkę innymi prawami, ponieważ Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich je ocenia pod względem technicznym. Tak? No i potem jakaś taka hierarchia obowiązuje, tak? Które są bardziej zniszczone, które mniej zniszczone, które wymagają remontu, które tylko jakiejś drobnej naprawy. No i tak faktycznie do samego końca walczyliśmy mocno, że mieliśmy przygotowane wszystkie dokumenty, w przeciwieństwie do innych gmin, to mieliśmy jakby też takie pierwo w ubieganiu się o te środki i z powodzeniem jak najbardziej udało się to przedsięwzięcie. Pani marszałek, powiat konecki to nie tylko gmina Radoszyce. No nie. Zarząd naszego powiatu chyba też po kilka strategicznych projektów sięgnął. Zarząd powiatu jak najbardziej. No kilka mi takich przychodzi projektów, z którymi się zetknęłam. Ano przede wszystkim na własności powiatu, co jest ewenementem w skali tak jakby samorządowej, że powiat posiada jakąś własność, a własnością powiatu w Końskich jest zabytkowy zakład hutniczy w Maleńcu. I oni tam sięgnęli po dość ładne środki finansowe na jakby rozwój tego muzeum i na rewitalizację tego terenu. Nie wiem, tam chyba około 500-kilkudziesięciu tysięcy. To był taki niezły, fajny projekt, dość dobrze oceniony, bo chyba na pierwszym miejscu nawet się uplasował z tych projektów kulturowo-kulturalno-zabytkowych, ale też przecież Dom Pomocy Społecznej, gdzie razem z Końskimi, z burmistrzem, pan starosta bardzo mocno aplikował ośrodki na termomodernizację, jak najbardziej z powodzeniem również został sfinalizowany. No i to są takie kluczowe, gdzie faktycznie no, powiat jak najbardziej ze swoimi siłami zawodowymi, tak, ze swoimi drużyną walczył o środki finansowe z tej perspektywy. Ale też szkolnictwo zawodowe, bardzo duże, ładne pieniądze zarówno do technikum tutaj naszego, jak i szkoły zawodowej. Ten projekt edukacja zawodowa cieszy się ogromnym powodzeniem, ale też stypendia dla najzdolniejszych uczniów z powiatu koneckiego również znalazły tam swoje odzwierciedlenie w województwie. Także jakby w każdej dziedzinie można jesteśmy zauważalni. Gdzie się da, tam te wnioski są składane. Można tak powiedzieć, Również właśnie PFRON bardzo ładnie tutaj aplikuje ośrodki. Powstało takie Stowarzyszenie Młodzi dla Powiatu Koneckiego. Oni tam też aplikują ośrodki na integrację wszystkich niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Także naprawdę fajne przedsięwzięcia się dzieją i jeszcze wiele się zadzieje, mam nadzieję. No właśnie, jeszcze w sferze tych funduszy pozostańmy na chwilę, na te najbliższe 12 miesięcy. Co będzie takie strategiczne, największe, co się będzie działo, o co będzie można wnioskować jeszcze? No wie pan co, no w dalszym ciągu stypendia, to z takich mniejszych środków, natomiast te duże projekty pod tytułem Duże Fabryki w Świętokrzyskim, czy też, przedsiębiorcy, tak, jak najbardziej kilka jeszcze tych rozdań pewnie będzie. No nie mam wiedzy na ten temat, jak się pokończą projekty i odwołania wszystkie, które tam miały miejsce, tak, i środki finansowe w poszczególnych działaniach, bo to jakby pan marszałek Szczepanik bezpośrednio śledzi ten obszar, ale mam nadzieję, że no wszystko, każdy pomysł, który będzie, znajdzie swoje odzwierciedlenie w danym działaniu, to zostanie jeszcze z powodzeniem zrealizowany, jak najbardziej. Pytam o to, bo mieszkańcy też nas pytają, Końskich, co z rewitalizacją, bo to chyba też jest wniosek, który czeka na rozpatrzenie przez... Tak, to zarząd. Są wnioski, które czekają na rozpatrzenie przez ekspertów i przez zarząd. Mam nadzieję, że to zakończą w tym się roku? W tym albo na początku następnego. Nie pamiętam, jakie tam są terminy, ale myślę, że albo koniec tego roku, albo początek następnego byłaby finalizacja w pewnym znaczeniu tych projektów. No oprócz Sielpi, który pomyślnie został zrealizowany, to był też duży projekt na 20 kilka milionów, o ile dobrze pamiętam, odbudowa zbiornika i bardzo potrzebny. Tak, bardzo dla
potrzebny projekt dla tej gminy. Oni się już ubiegali w poprzedniej perspektywie również o środki na ten cel i z tego się bardzo cieszę, ponieważ no, związana jestem jakby zawodowo też z inżynierem środowiska i widzę te zagrożenia wobec tego funkcjonowania w takim stanie tego zbiornika, o czym rozmawiałam i z panem burmistrzem i z zarządem województwa wtedy, kiedy mówiliśmy o środkach przeznaczonych na działania przeciwpowodziowe i retencyjne. Mam nadzieję, że z powodzeniem również skończy się projekt założony i złożony do RPO rewitalizacyjny. Czekamy i trzymamy kciuki. Tutaj pani marszałek, troszeczkę zmieniając temat, wcześniej była pani przewodniczącą Rady Gminy w Radoszycach. Nie ciągnie do tej jeszcze bardziej lokalnej polityki. Wie pan co, ciągnie, oczywiście, że ciągnie. Ja w samorządzie pracuję ponad 25 lat tak naprawdę i pracowałam w różnych instytucjach i samorządowych i nawet tam przez pewien okres mojego życia i kariery zawodowej w instytucji rządowej, jakim był Urząd Wojewódzki, ale też pracowałam w Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska. Potem bardzo, bardzo długo od początku powstania powiatu, bo od 99 roku pracowałam w powiecie, w starostwie powiatowym, a przy okazji pełniłam te obowiązki społeczne i obywatelskie, jakim jest radny Rady Gminy. Tam byłam przewodniczącą tej rady, nawet niezły wynik jak na miarę gminy osiągnęłam i pracowało mi się, oceniając to po czasie, mogę powiedzieć, że pracowałam maksymalnie jak się da w tym obszarze. I jestem z tej pracy zadowolona. Za rok te kolejne wybory, pani marszałek, i już teraz jest coraz głośniej o ordynacji wyborczej i o tych zmianach, które Prawo i Sprawiedliwość proponuje. I tutaj prosiłbym o krótki komentarz do tej proponowanej ordynacji. Wie pan co, no, to jest propozycja. Cały czas komentarzy wokół zmiany ustawy o ordynacji wyborczej jest bardzo wiele. Wydawać by się, że jest ona skonstruowana troszkę jednostronnie. Ja tutaj daleka jestem od tego, choćby żeby... to, że 7 na 9 członków dokładnie PKW tak, będzie tak. wybieranych przez Sejm. Dokładnie tak. Mało to samorządowe. Daleka jestem od, nie wiem, od, tak, tutaj od wróżenia z fusów i daleka jestem od tego, żeby oceniać czyjąś pracę, aczkolwiek no, takie strategiczne zapisy w tej ordynacji mnie denerwują i drażnią, bo to tak naprawdę samorząd rządzi się innymi prawami. Trzeba dać władzę mieszkańcom, dać siłę mieszkańcom do tego, żeby razem decydowali o tym, co jest tak naprawdę dla nich najważniejsze. Decentralizacja władzy jest dla mnie bardzo dobrym rozwiązaniem w samorządzie. Samorząd się sprawdził przede wszystkim. Ordynacja wyborcza i wybory również nie przyniosły jakichś niepożądanych efektów. Zawsze ci, którzy głosowali na określonego człowieka, to dostali, tak? Czyli no, jakieś założenia wyborcze były sprawdzane i sprawdzone. Nie wiem, czy ona się sprawdzi. To jest chyba kwestia czasu. Wydaje mi się, że jest bardzo jednostronna i jakby nie określa tak naprawdę potrzeb mieszkańców. A pani marszałek będzie ubiegać się o jakieś stanowisko w tych nadchodzących wyborach? Możemy coś zdradzić, czy jeszcze jest za wcześnie? Wie pan co, troszkę za wcześnie, ale jak najbardziej w samorządzie jestem do dyspozycji. Powiem tak, no nigdy się nie odżegnuję od tego, żeby powalczyć o ten mandat społeczny bądź obywatelski, ale też o pracę samorządową, bo to tak naprawdę potrafię robić najlepiej i w tym samorządzie chciałabym pozostać. I na tym zakończymy. Bardzo dziękuję. Program TKN Studio. Dziękuję serdecznie za wizytę. Ja również dziękuję. I dziękujemy państwu. Dziękuję.